Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek. Boża odpowiedź na niesprawiedliwość. Przeczytaj Księgę Nachuma, pierwszy rozdział, pierwszy werset do trzeciego rozdziału 19. Które wersety w tych trzech rozdziałach kierują naszą uwagę na charakter Pana? Jak możemy zastosować przesłanie Księgi Nachuma do wydarzeń czasów końca? Księga Nachuma. Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nachuma z Elkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. On dlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia. Nie nastanie po raz drugi ucisk. Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów. Spalone zostanie jak suche ściernisko. Z ciebie wyszedł ten, który wymyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. Tak mówi Pan. Chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę. Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie i rozerwę twoje więzy. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz. Twoje imię już nigdy nie będzie wspomniane. Z świątyni Twojego Boga usunę posągi ryte i lane i przygotuję Ci grób z piętnem hańby. Oto są na górach nogi zwiastuna, ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Judo, obchodź swoje święta, wypełniaj swoje śluby. Gdyż niegodziwiec już nie będzie cię najeżdżał. Jest on doszczętu zniszczony. Nadciąga przeciwko tobie pogromca. Wzmocnij więc strażę. Przepasz drogę. Przepasz biodra. Zbierz wszystkie swoje siły, gdyż Pan przywróci wspaniałość Jakuba. Jak wspaniałość Izraela, grabieżcy bowiem ograbili ich i zniszczyli ich latorośle. Tarcza jego bohaterów czerwona jak krew. Jego wojownicy odziani w szkarłat, rydwany błyszczą jak ogień pochodni, w dniu apelu rżą rumaki. Po ulicach huczą rydwany, turkoczą tu i tam po polach, wyglądają jak pochodnie, pędzące jak błyskawice. Wzywa swoich dowódców. Nikt nie chwieje się w szeregu. Podchodzą szybko do murów. Dach ochronny jest gotów.
już otwarto śluz rzeczne. W pałacu królewskim szerzy się popłoch. Wyprowadzają władczynię jako jeńca, zabierają jej służebne. Te łkają jak gołębie, biją się w piersi. Sama Niniwa podobna jest do stawu, którego wody opływają z hukiem i choć wołają, stójcie, stójcie, jednak nikt się nie odwraca. Złupcie srebro, złupcie złoto, skarbiec jest niewyczerpany, klejnotów wielka obfitość, pustka, pustkowie i spustoszenie, serca zwątpiałe, dygocące kolana, wszystkie biodra drżą, twarze wszystkich rozpalone. Gdzie jest teraz jaskinia lwów i legowisko lwich szczeniąt, dokąd zachodzi lew i lwica, ich młode, a nie było nikogo, kto by go wystraszył. Lew porwał dla swoich szczeniąt i dusił dla swoich lwic, napełniał łupem swoje jaskinie i zdobyczą swoje legowiska. Oto ja wystąpię przeciwko tobie, mówi Pan Zastępów. Puszczę z dymem twoje rydwany, twoje szczenięta zniszczę mieczem, położę kres łupiestwu twojemu w kraju. Już nie będzie słychać głosu twoich posłów. Biada krwawemu miastu. Wszystko w nim jest oszustwem. Pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. Słuchaj, trzask bicza. Słuchaj, stukot kół, tętet koni i podskakujące rydwany. Rumaki stają dęba, iskrzą się miecze, lśnią dzidy. Jest wielu zabitych, dużo trupów, bezkresna ilość zwłok. Potykają się o trupy. Z powodu twojej rozpusty nierządnicy, powabnej, uroczystej, czarownej, oszałamiającej narody swoim nagim ciałem, a lud swoimi czarami. Oto ja wystąpię przeciwko tobie, mówi Pan Zastępów. Podniosę poły, szaty na twoją twarz i pokażę ludom twoją nagość, a królestwom twoją sromotę i obrzucą cię brudami, zelżą cię i uczynią cię widowiskiem. Ktokolwiek cię zobaczy, będzie uciekał przed tobą, mówiąc: Niniwa jest zburzona. Któż jej będzie żałował? Nie mogą znaleźć dla ciebie pocieszyciela. Czy jesteś lepsza niż Noamon, które leżało nad Nilem, otoczone zewsząd wodami, morze było jej wałem, wody jego murem, jego siłą była ziemia murzeńska i Egipt bezkresny. Put i Libijczycy byli jego pomocą. Lecz i ono poszło na wygnanie, wzięte w niewolę, także jako niemowlęta roztrzaskane na roga wszystkich ulic, a jego znakomitych rzucano losy, a wszystkich jego wielkich zakuto w kajdany. Także ty będziesz upojona i omdlała, także i ty będziesz szukała schronienia przed nieprzyjacielem. Wszystkie twoje twierdze są jak drzewa figowe z wczesnymi owocami. Gdy się nimi począśnie, wpadają do ust jedzącego. Oto wojownicy wśród ciebie zniewieścieli. Bramy twoje ziemię otworzą na oścież twoim nieprzyjaciołom. Ogień pożre twoje zawory. Naczerp sobie wody na czas oblężenia. Wzmocnij swoje obwarowanie. Wejdź w błoto i depcz glinę. Weź do ręki formę do cegieł. I tak strawi cię ogień, wytnie cię miecz. Pożre cię jak szarańcza. Rozmnażaj się jak szarańcza, rozmnażaj się jak konik polny. Namnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie. Jak szarańcza rozciąga skrzydełka i odlatuje, tak odlecą.
Twoi urzędnicy są jak szarańcze, a Twoi pisarze jak roje koników polnych, które leżą na murach w czas chłodu, lecz gdy słońce wschodzi, odlatują, nie wiadomo gdzie są. Zasnęli Twoi pasterze, królu asyryjski. Zdrzemnęli się Twoi bohaterowie. Twój lud jest rozproszony po górach, a nikt ich nie zgromadza. Nie ma lekarstwa na Twoje zranienie. Nieuleczalna jest Twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o Tobie, klaszcze w dłonie nad Tobą. Bo kogóż nie dotknęło ustawicznie Twoje okrucieństwo. Proroctwo Nahuma to słowo Boga przeciwko królestwom tego świata, symbolizowane przez Niniwę. Gdy prorok patrzy na świat, widział rękę Pana działającą przeciwko imperium asyryjskiemu. Oznajmił więc, że stolica Asyrii, Niniwa, wkrótce upadnie, by nigdy więcej nie powstać. Nahum mówił to z całkowitą pewnością, gdyż znał Boży charakter, a dzięki darowi proroctwa otrzymał od Boga wizję przyszłych wydarzeń. Pan nie pozostawi winnych bez kary. Asyryjczycy podbili, splądrowali wiele krajów w swojej nienasyconej żądzy panowania. Ich okrucieństwo stało się przysłowiowe. Jak Boża brzytwa goli raz po raz okoliczne narody. Jednak przebrali miarkę i przyszedł czas, gdy brzytwa miała trafić na kamień. Ci, którzy są narzędziami pańskiego sądu, też będą sądowi podlegać. Dziś już nie ma Niniwy. Ale prorocze świadectwo trwa. Przypomina nam, że choć Boża sprawiedliwość wydaje się powolna, to jednak nic nie jest w stanie jej powstrzymać. Jak już zauważyliśmy wiele lat wcześniej, mieszkańcy Niniwy, ostrzeżeni przez Jonasza, okazali skruchę, a Najwyższy oszczędził ich miasto. Ale skrucha nie trwała długo. Asyryjczycy wrócili do dawnych nawyków. Wielu krajów, które ucierpiały pod asyryjskim jarzmem, z radością przyjęło radość o upadku Niniwy. Posłaniec miał ogłosić dobrą nowinę, iż potęga Asyrii została zniszczona, a jej bohaterowie pokonani. Lud Boży znowu będzie mógł czcić Pana w pokoju. Choć gniew Najwyższego jest srogi, to jednak jego miłosierdzie przewyższał w gniew. On strzeże tych, którzy oczekują pełni jego dobroci. Nahum uczy, że Bóg troszczy się o tych, którzy mu ufają, ale też będzie ścigał swoich wrogów, by pogrążyć ich w ciemności. Wszechmogący czuwa nad biegiem wydarzeń i to on ustalił, kiedy nadejdzie dzień sądu nad Niniwą. Prorok wskazuje, że Pan dysponuje niepojętą mocą. Całe stworzenie drży przed Nim. Nie będzie on tolerował grzechu na zawsze. Jednocześnie jest on zbawicielem tych, którzy mu ufają. Nie ma pośredniej opcji. Jesteśmy po jednej stronie albo po drugiej. Jezus powiedział, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Dziękuję.